Martusia coś narobiła i nie chce mi powiedzieć co. Więc idę za nią. Nie chcę się przyznać, ale wiem, że coś narobiła pod pół jej twarzy. Widzę. Bądźmy wszyscy ich świadkami. Mamy drinks, muszę rzeczywiście drągu dalić na dywan. No i chciałam zacząć od pancetek. Najpierw wypsikałam tak, że mam taką kupę tutaj, a potem pierdykłam i załamałam ze ścianę. Kurde. Moja szafka biedna. A gdzie jest tu końcówka z tego? Ja nie wiem gdzie jest. Ja nic nie mam więcej. No tu czegoś brakuje ewidentnie. Tak? O, fajnie rośnie, jakieś śmieszne. To trzeba było sprawdzić na kawałku, czy nie od Barbie? Nie? To nie ten. Nie. A to jest z twojej strony. Ty mędu, ty. Nie pokazaliśmy przed tej plamy, ale to była żółta plama od takiego odcedzonego moczu po spaniu. Wiecie, całonocnego. Dalenia. No. No przecież nie mojego. Nie? Była żółta plama. Tak? I wzięliśmy takie coś, bo kiedyś miałam taki wanisz do prania dywanów i był fatalny i wzięliśmy to. Nie wiem, dywan lux. No to lux, torpeda. Już tak umiesz tym kierować? No. Okej. Uch. Rany, patrzcie się. Praktycznie przed... O, przepraszam. Umiem kierować tym tinksem do dywanu, ale własnymi rękami, nie? Aparat wybudziła. Widzę. Mi się wydaje, że może nie było to jej zatyczki. Może tak to ma działać, że... Bo teraz już umiesz tym psikać. Martusia robi cynamonki. A ja zajmuję się projektem kuchni z tego względu, że będziemy zmieniać trochę tutaj aranżację. Chcemy, żeby było to tak ładne jak nasza sypialnia, więc taki kawałek dopieszczony. I generalnie mamy jakiś pomysł tutaj na ten kawałek ściany, na tamten kawałek ściany. Tutaj chcemy zrobić to, a tam chcemy zrobić to, nie? I generalnie chcemy zobaczyć, czy to, co mamy w głowie, się nie będzie gryzło ze sobą. I chcemy, żeby tutaj te elementy niby tworzyły różne przestrzenie, ale pasowały do siebie jako jedna całość. No a my nie umiemy sobie położyć się w łóżku, zamknąć oczu i zwizualizować sobie to, tylko my musimy sobie to narysować, naszkicować to jeszcze tak, żeby to było praktycznie prawdziwe. Nie? No. Bo jak sobie tak naszkicuję na skarce, to początku... A ja nie umiem. Dalej nie wiem. Bo mój mąż jest mistrzem programu takiego do projektowania. A ja jakiś czas temu odpaliłam sobie Simsy i projektowałam nasz salon, tylko ciężko mi było znaleźć, a potem stwierdziłam, że tak sobie zaprojektuję ogród, tylko poległam, żeby zrobić w Simsach taką skarpę, bo to tak z dupcami ta skarpa, bo nie da się zrobić skarpy, no ja nie znam kodów, no, nie znam. Za 15:09. Miki zasnął dzisiaj wyjątkowo późno, no nie? Późno. Bardzo późno, więc teraz wieczór dla starszej młodzieży, ale chcę wam pokazać cynamonki, bo mój mąż tyle razy mówił o cynamonkach, że się pochwalę. Proszę bardzo, tak to wygląda i są przepyszne. Takie jest... mięciutkie, w ogóle takie fajne, popatrzcie. Czekaj, może się uda. Patrzcie. I wraca. No, to jest w ogóle super przepis na takie bułeczki na śniadanie. O, teraz Krzyś doświetlił trochę. Bułeczki na śniadanie. Ja akurat tym razem posypałam je po prostu cukrem pudrem i pod spodem jest jakby cynamon, ale można je obtoczyć też inaczej, ale to wam będę dawała znać co i jak, bo to jest taki mój przepis. To są chyba 7 cynamonki, które robię i ten przepis wyszedł super. No, to jest najlepsze. Tak, góra jest dowolna. Natomiast no, przyszłam się pochwalić, że zrobione. Pochwalę też Krzysia, o ile nie wyłączył komputera. Krzyś zrobił cały salon. Wszystko zwymiarował, także będziemy mogli sobie wszystko, wiecie, ogarnąć i poukładać. Żeby wszystko miało ręce i nogi, jak zaaranżować tutaj różne ściany. Też może od razu zrobimy schody.
I to też sobie tutaj ogarniemy. Krzyś już naniósł wyspę. I tak najlepsze jest to, że patrzyliśmy i my generalnie takich stojących mebli to mamy sztuk dosłownie 4. Rogówkę plus stolik. Tutaj mamy kominek, wyspę i stół. Koniec elementów stojących. No i jeszcze mamy tą małą taką komódkę, którą sami robiliśmy. Krzyś będzie robił pizzę. Tutaj jest w ogóle ciasto rośnie. Dzisiaj ja byłam rękami Krzysia. Krzyś mi tylko mówił, co mam robić, a ja je zrobiłam. Także jestem z siebie ultra dumna. I będziemy mieć taki nasz bardzo sentymentalny przepis. I z nim się też z wami podzielimy za jakiś czas. Także obserwujcie na bieżąco, bo będzie bardzo dużo fajnych przepisów, ale jeszcze nie możemy nic zdradzić, co tu się będzie działo, ale będzie coś grubego, naprawdę. Także czekajcie. To jest najpyszniejsza pizza ever. Tylko my znamy przepis. Tylko my znamy przepis. I może was zdziwią te składniki, ale to jest niebo w gębie i to jest pierwsza pizza, która niesie ze sobą orgazm. Tam już jedno jest. Sosik. Sosik jest mega ważny. Sosik jest osobnym przepisem. Tak. Mikołaj je buróweczki. Jakie są smakowite. Mniam. Dobre? Boże, jaki ty jesteś słodki chłopczyk. Mama, ty się rozpływa. Mama. A, mi dajesz? A, nie, jednak nie. No jakie to... Nie. Chyba, że już naprawdę nie może. Chyba pójdzie. Nie. Am. No, nie, bo wysypiesz. Odłóż ładnie. Nie wolno wysypywać. Brawo, tak. Co dalej nie jest, co? I hop, hip, hop, hip, hop. Co dalej nie? Idziemy do Leroy'a. Chcemy zrobić taką półkę na opony. Może to za dużo powiedziane, ale to będą po prostu dwie rurki, na które będą opony. Stojak taki. Taki stojak na opony. Wieszak taki. Wieszak na opony. Jeszcze coś? Jeszcze jakiś synonim masz? Nie. Wieszak na opony zrobimy. Z tego względu, że patrzyliśmy tam po internecie i tak dalej, to wszystko strasznie drogo wychodziło. Tak, i zrobimy to sami, jak zwykle. Jak się uda, to może w stówce się zamkniemy, a może jeszcze dużo mniej. Wszystko się zobaczy, w zależności jakiego to jest... jak to wygląda, czy to jest dobre i tak dalej, bo to musimy dotknąć dopiero w ręku i sprawdzić, jakie to jest wytrzymałe, jakbym to chciał zgiąć. Tak, żeby nam się po prostu pod naporem ciężaru opon się to wszystko nie powyginało i tak tego nie trafi. No i będziemy robić właśnie takie coś, co będzie nad aktualną pralnią, ale to zobaczycie sobie, jak to już będzie gotowe. Tak, bo opony będą wisieć nad pralką i suszarką, ponieważ docelowo pralka i suszarka ma być w łazience. Żeby zacząć robić drugą łazienkę, to musimy zabrać stamtąd rzeczy, między innymi opony, które tam stoją i dlatego robimy stojak. Także taka jest geneza tego stojaka i mamy nadzieję, że to się uda wszystko powoli pchnąć do przodu. Bo wszystko fajnie, ale czasu mało, bo doba ma zdecydowanie za mało godzin, a pracować też trzeba, nie? Pogodę mamy piękną, życzę nam powodzenia, żebyśmy wszystko załatwili i żeby Mikołaj był grzeczniasty, bo ostatnio ma jakiś bunt. Chociaż teraz tak cichutko zaczął lubić jeździć samochodem, bo jest wyższy i widzi wszystko. Jak zrobić, żeby dziecko was słuchało w momencie na przykład takim, taki hipotetyczna sytuacja. Hipotetyczna, taka może się w ogóle nie przydarzyć, ale kurde. Idziesz za dzieckiem, dziecko se raczkuje i ono bierze miskę dla psa pełną wody w rękę. I mówisz do niego, nie zostaw, nie ruszaj, bo wylejesz. A ono podnosi i wylewa. A mówisz, patrząc na ciebie. Zostaw, bo wylejesz to bardziej. A on wylewa to bardziej. Patrząc na ciebie. Totalnie hipotetycznie. I taka hipotetyczna sytuacja
Jak to oduczyć dzieciaka? Macie jakieś pomysły, jakieś coś, nie wiem, sposoby wypróbowane na swoich dzieciach? I gadanie o bezstresowym wychowaniu, bardzo proszę nie gadać nam tutaj, bo ja nie wierzę w bezstresowe wychowanie, nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Dziecko musi wiedzieć, co mu wolno, czego mu nie wolno. Uważam, że dziecka nie wolno bić, ale nie, że bezstresowo. Co to w ogóle znaczy bezstresowo? No nie? To trzeba byłoby się zastanowić. Wiesz, bezstresowo to wylewa wodę. No bezstresowo, tak, bo tak słyszałam, że bezstresowo to wszystko, dziecko samo sobie musi wybrać, co jest dobre, a co złe. Jesteś mentorem tego dziecka, to ty mu masz pokazać, co jest dobre, a co złe, tak? Tylko fajnie, jak się podzielicie swoimi doświadczeniami, jakie u was patenty na to zadziałały po prostu, nie wiem, odwracanie uwagi czy coś tam, dajcie znać w komentarzu. Ale jak mi ktoś powie, że dziecko jest jeszcze małe i nie rozumie, wcale nie, od 11 miesiąca ogarnia ton głosu, że nie wolno, nie? Tylko nasz Mikołaj patrzy i robi to. Nie wiem, Martuś, za kogo ja musiałbym się przebrać, żebym był bardziej interesujący niż miska z wodą. Za większą miskę z wodą. Wiesz, no nie wiem, możesz nalać wody do ust i gulgotać. Powinieneś. Nie wierzę. Jaki macie sposób, żeby dziecko was słuchało, ale nie musicie, żeby nie robić mu krzywdy. Bo... No, nie, no bo to nie wchodzi w grę, nie? Szkoda. Nie no, wiecie, to... Dystans. Chodzi o takie przyszłościowe sytuacje, jak na przykład coś, co jest hipotetycznie, my tylko hipotetycznie to rozmawiamy, że idziecie do sklepu i dziecko zaczyna wam drzeć japę po prostu, wyginać się i kłazić, tupać nogami i tak dalej. I co w tym wypadku zrobić? Nie reagować? Nie no, nie możesz nie zareagować, ja bym się z tym źle czuła, gdybym miała hipotetycznie nie reagować. Jak na razie u nas sprawdza się sposób odwracania uwagi i tak dalej, i tak dalej. I tak żeśmy oduczyli Mikołaja na przykład ciągnąć za włosy, sorry, mnie nie ciągnie. Bić po twarzy, no kocha, dziwne, żeby cię ciągnął. Ewentualnie jak nie masz koszulki, kochanie. O, to wtedy boli. No, to się udało po prostu, ale są takie sytuacje nagłe, wiecie, że widzicie, że dziecko zmierza gdzieś, gdzie nie może dotknąć. Miska z wodą to jedno, bo po prostu, no dobra, sprzątaliśmy, ale na przykład idzie do czegoś, nie wiem, gorącego, nie wiem, jakaś świeczka jest, na ognisku jesteście i dziecko próbuje wleźć do ognia, hipotetycznie, i nie wiesz, co masz zrobić, no nie potrzebujesz nagłej reakcji, takiej, wiecie. Co robicie wtedy, jak dziecko próbuje wleźć do ognia? A wy wiecie, że nie dolecicie i możecie tylko drzeć japę. Nie macie nic więcej, macie pod ręką kamień i darcie japy. Co robisz? Co robisz? A, rzucasz kamieniem? B, drzesz japę? C, rzucasz kamieniem i drzesz japę? No, to tak, że ten. D, inna odpowiedź, powiedz jaka. Taka utrata świadomości jest w stanie spowodować, że dobiegniesz. No tak, tak. Chyba, że wywali się w ogień. Powiem, za późno rzucisz kamieniem. Potem zostaje tylko darcie japy. To nie jest do publikacji, kochani. Jak to nie? Jak to nie? Hipotetycznie. Hipotetycznie. Hipotetycznie, ja potem rzeczy. To jest tak samo jak zrzynać i inspirować. Ja inspiruję się tylko. I można? Publikują. Jakbym ja to słowo znał, jak byłem w podstawówce. Inspiracja? To ja bym na sprawdzenia tak się inspirował. Ja też. Ja, proszę pani, ja czuję źródło inspiracji na tej kartce. Wydrapane na linijce. W podstawówce? Wyszukiwałam rzeczy. Na przykład były linijki, na którym były te wzory skróconego mnożenia i tak dalej, i tak dalej. No i ja musiałam, ja innej linijki nie miałam. Właśnie dzisiaj się Mikołaj bawił twoim kalkulatorem. No. Jakimś ze studiów. No. W ogóle to rozbity jest, wiedziałaś? Nie. Rozbił go chyba. Hipotetycznie. No. A w środku była ściąga. No, i miałam wszędzie ściągi, kochanie. Taka moja karteczka z jakimś wzorem. A wzorem? Ale to z jednym wzorem, ja bym nie mogła go zapamiętać. No nie, ja czasami mam, jestem oporna na wiedzę. Ja nie wierzę, że to był sprawdzian tylko z tego jednego wzoru. Ale to taki jeden malutki wzór, więc nie karteczka, żeby się czuć bezpieczna. Powiedzieliśmy, że będziemy sobą, tak?
Ja hipotetycznie nigdy w dziecko żadne kamieniem nie rzuciłam. Jabłkami też rzucaliśmy do siebie. O, to też. Śliwkami. Ogryzkami. O, ogryzkami. No. Pluliśmy z siebie pestki. Tak. Rzucaliśmy sobie te róże za koszulkę. To miałam właśnie powiedzieć. No, jak się kogoś nie lubiło, to się rozdrapywało tą różę, nie szło tego wyplewić. Oj, to tak swędziało. To okropnie. Och. To była największa podłość, jaką można było zrobić komuś w podstawówce. No, nie wiem, czy jemu, czy jego mamie, bo potem wszystko w Pradze swędziało. Ale to chyba przechodziło po praniu. Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, kiedy przechodziło nam. Nie pamiętam, jak my sobie z tym radziliśmy wtedy. Jak straciłeś przytomność od zadrapania się. No, ty to musiałaś się drapać. Mhm. Wrzucił ci ktoś kiedyś? Ja no, wrzuciłam, a mi nie. A mi wrzucili ja. Ja kiedyś sama sobie wrzuciłam, żeby zobaczyć, czy mój wróg będzie cierpiał. No co ty? Cierpiał. No. Ja też! Co to za kiwanie głową? Ja muszę wszystko sprawdzić, stąd się wziął kanał nasz. W ogóle, kto widział Straszny Piątek? Jeżeli ktoś nie, to jeżeli chcecie zobaczyć Batmana, który ma Batmobil bez opcji na benzynę, ponieważ jest droga, no to zapraszamy. I mokry sny. O! No po prostu to jest obrzydliwy tekst. W ogóle wypadałoby zrobić jakieś zdjęcia w tym jesiennym klimacie. Jak to jest, że jedne drzewa już w ogóle nie mają liści, a drugie są jeszcze zielone? Tak z facetami. Nie mogą się zsynchronizować? Tak z facetami. To jeden już nie ma mózgu, a drugiemu jeszcze nie urósł? Włosy. Jednemu jeszcze nie urosły, a drugiemu już wypadły? Tak.